Za chwilę padnie pierwszy klap z serialu Ja to mam szczęście. Zobaczmy, co mówią o nim bohaterowie. Ja myślę, że to jest serial o przeciętnych ludziach. Ludziach, którzy się kochają, którzy chcą ze sobą być, którzy widzą swoje ułomności, mają do tych ułomności, lubią je, lubią siebie wzajemnie, mają do tych ułomności dystans duży. Serial Ja to mam szczęście jest o tym, jak to jest mieć szczęście, być mężem i ojcem trójki dzieci z różnych małżeństw. Rodzina się dobrała w ten sposób, że jest szczęśliwa. Po prostu jest całkiem zabawny, naprawdę. Może wbrew pozorom, jak niektórzy myślą o polskich serialach, to zazwyczaj wykrzywiają minę. A tutaj ten tekst naprawdę jest dowcipny i wydaje mi się, że fajnie będzie sobie w taki przedwiosenny jakiś wieczór trochę się pośmiać przy tym. To nie jest takie normalne wszystko, tylko w sumie jest w tym dużo normalności, ale w końcu to serial komediowy, więc musi być podłożone trochę fantazji. Nawet nie trochę, trochę więcej niż trochę tej fantazji jest. No i to ją robi taką zwariowaną. Wszystko się dzieje szybko, nagle, niespodziewanie. No, nie wiadomo, czego można się spodziewać. Ja to mam szczęście, to kolejna po Rodzince.pl produkcja Telewizji Polskiej. Małżeństwo po przejściach, które wychowuje trójkę dzieci. Dorosły syn pochodzi z pierwszego małżeństwa Jerzego. Nastoletnia córka to owoc wcześniejszego związku Joanny, a Zosia to wspólna córka Joanny i Jerzego.